Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmiku. Powiem Wam, że już tak dawno nie nagrywałam typowo siedząc i gadając do kamery, że no troszkę się od tego odzwyczaiłam i czuję się jak taka początkująca youtuberka. Natomiast wielu z Was prosiło mnie, abym nagrała filmik podsumowujący wydarzenia, które gdzieś tam ostatnio się u mnie działy, ponieważ było kilka takich gorących tematów ze mną związanych, o których ja gdzieś tam Wam za bardzo nie wspominałam, bo też byłam praktycznie cały czas za granicą i nie chciałam się przejmować YouTube'em, ale wreszcie jestem w Polsce, wreszcie mam czas, także wydaje mi się, że w tym filmie możemy sobie zrobić takie małe Q&A i ja rozwieję wszelkie wątpliwości, jakie wobec mnie macie i też po prostu poopowiadam Wam, co tam się u mnie w ostatnim czasie działo i co się dziać będzie. Pierwszy temat, który dręczy Was najbardziej, bo ja ani razu się nie wypowiedziałam na ten temat i jakby chyba też zdaję sobie sprawę z tego, że oczekujecie ode mnie jakiegoś takiego potwierdzenia informacji, to temat Maćka, a dokładnie kilka tysięcy pytań, które dostawałam w ostatnim czasie, czyli czemu nie jesteś już z Maćkiem? Czy to prawda, że rozstałaś się z Maćkiem? Nie wiem, czy większość z Was po prostu może nie uwierzyła Maćkowi, bo Maciek nagrał na ten temat filmik i ja po tym filmie dostałam po prostu multum wiadomości, czy to prawda, czy my już nie jesteśmy razem, Ola, jak to się w ogóle stało? Powiem Wam, że to byłoby ciekawą sprawą, gdyby Maciek nagrał taki film, a ja w ogóle nie wiedziałabym, że się rozstaliśmy. Stąd też trochę się dziwiłam, że dostałam aż tyle pytań w tym temacie, bo myślałam, że po prostu po filmie Maćka już wszystko będzie jasne. Ale najwyraźniej też oczekujecie ode mnie jakiegoś takiego potwierdzenia, no i może też część z Was po prostu nie ogląda Maćka i nie za bardzo tutaj wie, co się stało. No więc moi drodzy, informacja z pierwszej ręki, prosto ode mnie, bez żadnych pośredników. Tak, nie jesteśmy już razem, nie jesteśmy już razem dosyć, no dosyć w sumie długo, byliśmy nawet przed Kingą i Frizem. Ale nie chcieliśmy robić z tego jakiegoś takiego wielkiego wow, że o nie, rozstajemy się, drama na YouTubie. Dlatego też czekaliśmy parę tygodni, żeby Wam o tym powiedzieć, żeby Wam powiedzieć o tym już tak na spokojnie, ochłonąć, no bo Wy też jakby macie prawo do tego, żeby o tym wiedzieć, no bo byliśmy parą publiczną, więc jakby, no, nie da się tego ukryć, że już nie jesteśmy razem. No wiecie, tak bywa, życie leci dalej i trzeba sobie jakoś z tym radzić. Kolejny gorący temat, który chciałam poruszyć w tym filmie, który bardzo, ale to bardzo Was interesował już od jakichś chyba, myślę, 3 miesięcy, a w szczególności jak otrzymałam wyniki matury, czyli moje studia, co, gdzie i jak, gdzie się dostałam, czy mnie przyjęli i w ogóle gdzie się wyprowadzam. Tak jak już Wam wspominałam, od paru miesięcy wyprowadzam się do naszej stolicy, do Warszawy. Z tego względu już po prostu będzie wygodniej mi stamtąd ogarniać te wszystkie takie YouTube'owe sprawy. No i generalnie ja też bardzo Warszawę lubię. Mam tam dosyć sporo znajomych, także wydaje mi się, że jest to taka idealna destynacja dla mnie. No a jeśli chodzi o kierunek studiów, to mogę już Wam tak oficjalnie powiedzieć, że od października jestem studentką kierunku psychologia w zarządzaniu. I możecie zadać pytanie, dlaczego taki kierunek? Przypuszczam, że większość z Was spodziewała się, że będę studiować coś związanego z mediami społecznościowymi, z marketingiem. I powiem Wam, że ja na początku też miałam takie plany, ale stwierdziłam, że jakby robię to poniekąd na co dzień, więc jak jeszcze dowalę to sobie na studiach, to może mi się to po prostu znudzić. A po prostu na studiach chciałabym robić no coś troszkę innego, żeby rozwijać się też na innych płaszczyznach. No i moją pierwszą myślą było zarządzanie, ale zarządzanie generalnie nie cieszę się chyba za dobrą sławą, ponieważ na zarządzanie idzie bardzo dużo osób, które po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I troszkę mnie to tak do tego kierunku zniechęciło. A po drugie, dużo osób powiedziało mi, że zarządzanie samo w sobie jest dosyć nudne. Ale że ja chcę w przyszłości pracować w szeroko pojętym biznesie, no to stwierdziłam, że chyba jakieś takie podstawy zarządzania powinnam mieć. Jednakże no tutaj ta psychologia wydaje mi się, że też może być dosyć pomocna. Ja jestem naprawdę mega, mega ciekawa, jak działa psychologia w biznesie, w polityce, jak ludzie podejmują różne decyzje, jak pracować z ludźmi, jak mieć właśnie tego takie psychologiczne podejście. I wydaje mi się, że po prostu właśnie to urozmaicenie w postaci psychologii w zarządzaniu może być dla mnie takie dosyć
satysfakcjonujące. Ja też nie idę na studia z taką myślą, że zaraz po nich muszę znaleźć świetnie płatną pracę. Dlatego mam nadzieję, że też niektórzy z Was powstrzymają się od tych komentarzy, że o, psychologia to w ogóle nie jest przyszłościowy kierunek. Ja idę na te studia, żeby zdobyć nową wiedzę, nowe doświadczenia i żeby po prostu się rozwijać. A co z pracą za jakieś 3-5 lat? No to moi drodzy, po pierwsze, chcieć to móc, a po drugie, ja nawet nie wiem, co się będzie w moim życiu działo za 2 miesiące, także no ciężko mi przewidzieć, co się będzie działo za 3, za 5 lat. O co chodzi z Twoją siostrą przyrodnią i dlaczego nam nigdy o niej nie powiedziałaś? Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to zauważyliście, że w ostatnich dniach publikowałam zdjęcia z takimi 2 małymi dziewczynkami i wspomniałam Wam też, że są to moje siostrzenice. To, że Wam nigdy o mojej przyrodniej siostrze nie wspomniałam, nie jest prawdą, ponieważ wspomniałam Wam o niej w jednym z moich pierwszych filmów, tak mi się wydaje, ale no to było jakieś 5-6 lat temu, także no jak mniemam, większości z Was to umknęło. Natomiast ja też generalnie nie lubię za bardzo pokazywać swojego prywatnego życia, dlatego też zawsze ten temat rodzeństwa omijałam. Poza tym jakby ja z moją siostrą przyrodnią i moimi siostrzenicami nie mam takiego jakiegoś bardzo bliskiego kontaktu, bo one nie mieszkają w Polsce i właśnie teraz były u nas na wakacjach i dlatego też pojawiły się z moimi siostrzenicami zdjęcia. Dlatego też no jakoś tak właśnie teraz to wyszło. No i w sumie to chyba byłoby tyle w tym temacie. Masz nadal kontakt z Karolą? Jeśli jesteście moimi widzami już od dawna, to na pewno Karolę pamiętacie, bo ja nagrywałam z nią parę filmików. I tak, mamy ze sobą wciąż kontakt, natomiast on był w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach trochę utrudniony, ponieważ nie chodziłyśmy do tych samych liceów. No i w sumie teraz też wyprowadzamy się do innych miast, ale wciąż kontakt mamy, wciąż jesteśmy przyjaciółkami, także tutaj nie macie się o co martwić. Planujesz jeszcze jakieś wyjazdy z IF? Moje wakacje jeszcze trwają 2 miesiące, także mam dosyć sporo czasu, aby robić różne, różniaste rzeczy. No i tak się składa, że w te wakacje jeszcze na jeden kurs IF pojadę we wrześniu. Natomiast będzie on taki, powiedziałabym, troszkę bardziej ryzykowny dla mnie, taki troszkę skok na głęboką wodę, ale to tam w swoim czasie dowiecie się, o co chodzi. Czy masz czasem ochotę zamknąć kanał? Przypuszczam, że takie pytanie mogło się nasunąć w związku z tą taką moją dosyć sporą przerwą, która była w ciągu ostatnich 2 miesięcy na moim kanale. Powiem Wam, że już chyba byłam tak zmęczona życiem i szkołą w ostatnim roku, że jak pojechałam do Kanady, to ja po prostu jedyne, co chciałam robić, to po prostu odpoczywać i całkowicie oderwać się od Polski, od YouTube'a, od wszystkiego. No i w sumie jak wróciłam, to dalej byłam takim trochę leniuszkiem. No jak pojechałam do Londynu, to również nie za bardzo tak chciałam o tym YouTubie myśleć, no po prostu chciałam sobie wziąć taką przerwę. Ja robię YouTube'a od 6 lat, także naprawdę po jakimś czasie może się to stać taką dosyć sporą rutyną. I przez te 2 miesiące takiej, powiedzmy, że przerwy, którą sobie wzięłam, bo tam jakieś pojedyncze filmy się pojawiały, ale generalnie to raczej nie za bardzo chciałam myśleć o tym YouTubie, chciałam po prostu tak wyłączyć się z tego świata internetowego. Naszło mi na takie różne przemyślenia, wnioski i wydaje mi się, że teraz mam takie troszkę inne podejście do mojego kanału na YouTubie. Nie chcę się już teraz za bardzo do niczego zmuszać. Generalnie wydaje mi się, że przez ostatnie 6 lat, jak robiłam tego YouTuba, to dosyć sporo osiągnęłam, jak na mój wiek. Miałam też takie momenty, że podchodziłam do tego YouTuba tylko i wyłącznie jak do mojej pracy i tylko gdzieś tam widziałam ten zysk na horyzoncie. A teraz po prostu chciałabym raczej robić to, co gdzieś tam będzie mi się podobać, co będzie mnie interesować. Na pewno z YouTube'a nie rezygnuję, bo jednak sprawia mi to ogromną radość, ale chciałabym tak wiecie, trochę przystopować i robić wszystko na luzie, tak jak ja będę chciała, żeby no żeby ten YouTube no nie stawał się taką rutyną i żebym ja nie musiała znowu brać takiej długiej przerwy, jak wzięłam w ostatnim czasie. Nie chcę, żeby ten YouTube był dla mnie męczący, chcę, żeby po prostu to była taka odskocznia od dnia codziennego, no i mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować w najbliższym czasie. I jeszcze ostatnie takie luźne pytanie na zakończenie, co planuję po wakacjach? O studiach już wiecie, o przeprowadzce już wiecie, a jeszcze z takich kolejnych planów, które mam, to
kupno pianina, ponieważ chciałabym powrócić do gry na fortepianie i chciałabym rozwijać się w tym kierunku. No i jeszcze, moi drodzy, chciałabym się zapisać na kurs języka niemieckiego, co jest w ogóle totalną niespodzianką dla mnie również, ponieważ jak wiecie, ja przez całe moje życie po prostu języka niemieckiego nienawidziłam. Jak chodziłam do szkoły, to zostałam strasznie do tego języka zniechęcona, ale stwierdziłam w te wakacje, że jeśli chcę coś zmienić w swoim życiu, to muszę zacząć od rzeczy, których nienawidzę. No i pierwsza właśnie taka rzecz, która przyszła mi na myśl, to był język niemiecki. I powiem Wam, że w sumie jak teraz uczę się go sama, to sprawia mi to ogromną frajdę i radość i o wiele szybciej wchodzą mi różne rzeczy do głowy, jeśli po prostu jestem tym językiem zainteresowana i sama chcę się go nauczyć. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, że troszkę rozjaśniłam Wam niektóre kwestie ze mną związane. Pamiętajcie o łapeczce w górze, o subskrypcji i widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!